Cześć, witam w kolejnym materiale. Słuchajcie, ten odcinek będzie znowu ciekawy, dlatego że zobaczymy sobie, sprawdzimy, jak wygląda lakier po 2,5 roku od nałożenia powłoki ceramicznej. Samochód był pielęgnowany praktycznie tylko przez nas, przynajmniej taką mam nadzieję. No i zweryfikujemy sobie zarówno działanie powłoki, jak i wygląd, stan powłoki lakierniczej. Aczkolwiek to za chwilę, to będzie Alfa Stelvio, natomiast teraz pokażemy Wam, nad czym pracujemy aktualnie na kilku stanowiskach. Także zapraszam do studia. Jak już stoimy przy Mercedesie, jest to ML, samochód 15-letni bodajże, 63 AMG. Jest to prawilny AMG, nie żaden podrabiany i trochę roboty przy nim jest. Z czarnej unii należy go wypolerować i to jest nasza robota na dzisiaj. Finalnie zwieńczymy to jakimś woskiem, wypolerujemy felgi, one też są całe zmatowione. Tutaj ktoś malował je farbą akrylową, więc niestety nie jest to odporne na chemikalia, a szczególnie na felgach, gdzie dosyć mocno się to rozgrzewa po czasie. Także przepolerujemy, zobaczymy, co się z tego uda wyciągnąć. No i finalnie na to pójdzie powłoka ceramiczna. Wnętrze, taka podstawowa robota, tam nie będziemy się skupiać. Natomiast jeżeli chodzi o tego ML-a, na tym również nagramy sobie odcinek, jak przeprowadzić wieloetapową korektę lakieru, ale to będzie do serii warsztatów Honey Combination. I to właśnie już teraz generalnie zapraszam, jeżeli chcecie poznać właśnie te pozostałe nasze serie, zapraszam, żeby rozwinąć sobie playlisty na naszym kanale i zobaczyć, co tam jeszcze innego dla Was przygotowujemy. Jeżeli ktoś nie jest na bieżąco, no to możecie serię o polerowaniu również zobaczyć. Jest już finish, one step, a teraz będziemy kręcić wieloetap, jeżeli chodzi o polerowanie. Idziemy dalej, tutaj mamy Mercedesa CLA, w którym również mamy bardzo rozległy zakres usług, przyciemnianie wszystkich szyb, dechroming, polerowanie lakieru, detailing wnętrza. Będziemy sobie tutaj naprawdę sporo działać, tak samo i czarny dach, jeżeli chodzi o folię, tylko na dach akurat pójdzie PPF-ka. Natomiast meritum dzisiejszego odcinka to jest Alfa Romeo Stelvio, która była przez nas zabezpieczana 2,5 roku temu. Ma powłokę z gwarancją trwałości, przynajmniej my taką określamy, 3 lat. Zobaczymy sobie po umyciu. Ten samochód był niedawno, jakiś czas temu u nas na serwisie tej powłoki i już wtedy widziałem, że jest naprawdę nieźle. Teraz przyjechał na pielęgnację po wakacjach. No i zobaczymy sobie, zweryfikujemy sobie, czy już ta ostatnia faza gwarancji jeszcze będzie powodem do tego, żeby cieszyć się tą powłoką, czy żeby zacząć się zastanawiać, czy może nałożyć nową. No i przede wszystkim, co z lakierem. Czy zabezpieczyło, jak wygląda powłoka, czy mamy wżery i tak dalej. Także nic, bierzemy się do roboty, jeszcze przez chwilę pracujemy sobie we wnętrzu, tak potrzebowaliśmy sobie tą pracę zorganizować, ale za chwilę bierzemy się do mycia, sami zobaczycie i będziecie mogli ocenić. Następnie chciałbym przypomnieć o naszym wydarzeniu 22 września, czyli Event Honey Days, w którym będziemy robić, można powiedzieć, darmowe szkolenie, darmowy pokaz oraz prezentację produktów Honey Combination. Jeżeli przyjedziecie, będziecie mogli się pod moim okiem nauczyć polerowania jakichkolwiek systemów będziecie sobie życzyli. Będziemy w stanie Wam pokazać. Oczywiście będziemy pracować sobie produktami Honeya, ale wszelkie techniki, wszelkie możliwe aspekty polerskie będą do dyspozycji dla Was, żeby zobaczyć na tym szkoleniu. Jeszcze raz przypominam, 22 września nie może Was zabraknąć. Zapraszam serdecznie. Oczywiście cała ekipa Honey również będzie na miejscu, tak żebyście mogli sobie również nabyć sporo produktów w bardzo fajnych cenach. Jeżeli chodzi o dalszy harmonogram, od 9 do 12 października prowadzimy szkolenie 4-dniowe za 4000 zł. Jest to 1000 zł za każdy dzień z wyżywieniem. Tutaj nauczycie się całego zakresu detailingu, od przygotowania lakieru po zabezpieczenie, polerowanie, szlifowanie oraz cały detailing wnętrza. Oczywiście szkolenie to będzie również określone marketingiem i biznesem, jak pozyskać klientów, jak na tym zarabiać. 9-12 października zostały dwa ostatnie wolne miejsca. Takie szkolenie jest również do dyspozycji od 13 do 16 listopada, także osoby zainteresowane prosimy o kontakt. Zapiszcie się, jeżeli planujecie przyjechać w tych terminach, no to im szybciej się zapiszecie, wpiszecie na listę, tym jest większa szansa, że uda Wam się zdążyć, dlatego że zarówno na październik, jak i na listopad zostały po prostu tylko dwa wolne miejsca. Przechodzę już teraz do meritum tego odcinka, czyli do pielęgnacji powłoki ceramicznej. Tutaj akurat klasyczne mycie wystarczy do tego, żeby zobaczyć, jak sprawuje się powłoka, szczególnie, że była jakiś czas temu serwisowana, z tego co zdążyłem Wam już przedstawić. Natomiast my zawsze do serwisu, do takiej bieżącej pielęgnacji, nie tylko do serwisów, używamy water spot removerów. Jest to środek po prostu do odkamienienia lakieru, do odkamienienia powierzchni w ogóle.
Fajnie się sprawdza przy odtykaniu powłoki, która może być troszeczkę zanieczyszczona osadem mineralnym. Natomiast jak możecie zobaczyć na tym filmie, piana aktywna spływa po tym samochodzie naprawdę już bardzo intensywnie, jest hydrofobowa, co oznacza, że powłoka jest w świetnej kondycji. Tu musicie pamiętać, że sama hydrofobowość powłoki ceramicznej to nie jest jej wyznacznik, to nie jest tylko i wyłącznie jedna cecha, która sprawia, że możemy zdiagnozować, czy powłoka ma się dobrze, czy nie. Oczywiście jest to bardzo ważny punkt programu i jako detailerzy musimy dbać o to, żeby tą powłokę klientom odnawiać właśnie na podstawie hydrofobowości, bo oni niestety tylko na tej podstawie są w stanie ocenić skuteczność i dobre działanie tej powłoki. Natomiast jest wiele innych właściwości powłoki, które daje ona, nawet jeżeli nie widać w postaci właśnie ładnych kropelek. To musimy gdzieś tam też również klientom czasami przypomnieć, że chodzi o zabezpieczenie lakieru, o sprawienie, żeby ten lakier nie przyjmował tak intensywnie brudu, a efekt hydrofobowy jest tylko i wyłącznie dodatkiem. Dobra, czas podsumować. Mamy już skończoną robotę przy Stelvio. Lakier wygląda obłędnie. Sami mieliście okazję zobaczyć, jak działa też powłoka ceramiczna po 2,5 roku, odkąd została aplikowana. Powłoka była dbana regularnie, prawidłowo, zgodnie ze sztuką. Na aucie nie ma żadnych rys, więc jest to idealne potwierdzenie i dowód właśnie tej tezy. Lakier piękny, trójwarstwowy, Competizione, tak się nazywa ten lakier, Competizione Red. Także naprawdę robi robotę. Ja świecę tu latarką i teraz sami możecie zobaczyć, jak wygląda struktura tego lakieru. Lakier jest pięknie przeciemniony, nie posiada żadnych opiłków smoły, ani opiłków metalicznych. Delikatnie pojedyncze już się zebrały od ostatniego serwisu. Był on robiony jakby nie było kilka miesięcy temu. Natomiast dzisiaj samo umycie z tego samochodu sprawiło, że znowu wygląda, jakby wyjechał z salonu. I to jest cała kwintesencja dobrych powłok ceramicznych. Na pewno będziecie pisać w komentarze, jaka to jest powłoka, jaka to jest powłoka. A psikus, nie powiem Wam. Asortyment Mr. Cleanera, asortyment możecie sobie zobaczyć, wszystkie powłoki do dyspozycji, każda jedna zrobi dokładnie taką samą robotę, jeżeli będzie prawidłowo zaaplikowana. Oczywiście pielęgnacja jest wyznacznikiem wszystkiego. Bez dobrej pielęgnacji żadna powłoka nie będzie dobrze i fajnie wyglądała. Więc jeżeli dobrze będziecie robić, no to taki efekt możecie również uzyskać u siebie. Tu klientowi myślę, że będziemy proponować reaplikację powłoki dopiero i wyłącznie po czasie, gdzie ten lakier nazbiera sporo water spotów. Jest ich naprawdę niewielka ilość, nie wpływają one zbytnio na wygląd tego lakieru, więc wydaje mi się, że będziemy kontynuować po prostu proces pielęgnacji. Pomimo, że dajemy gwarancję 3-letnią, posłuży nawet i 5, jeżeli będzie taka potrzeba, nie mamy w zwyczaju narzucać klientowi kolejnych dodatków, jeżeli sytuacja tego nie wymaga. Ta usługa kosztowała 600 zł. Po prostu klasyczne mycie na dwa wiadra, dedykowane szampony, jeszcze odkamienianie lakieru, zawsze to wspomaga usuwanie jakichś części water spotów, odtykanie powłoki, choć tutaj nie było to potrzebne. Oczywiście całe wnętrze zostało podstawowo wypielęgnowane, wyczyszczone fotele to jeszcze dodatkowa usługa była u klienta zamówiona, łącznie 600 zł. Oczywiście fotele dwie sztuki z przodu. Tylne były nieużywane, więc nie doliczamy klientowi zaczyszczenie, no bo tam tak naprawdę wystarczy to przetrzeć i mamy gotowe. Jeżeli chodzi o lakier, bardzo śliski. Nawet, nie wiem, muszę zapytać chłopaków, czy coś nakładali. Było coś nakładane na niego? Quick Detailer. Akurat używamy tutaj kudeka bardzo delikatnego, lightowego w aplikacji od Ultra Coata. Jego aplikacja po prostu nie przysparza problemów albo przysparza ich najmniej, więc stosujemy go sobie do takiej regularnej pielęgnacji. Natomiast jeżeli chcemy wzmocnić powłokę, sprawić, żeby działała ona jeszcze lepiej, no to nakładamy sobie Top Coat od Clintl. Jest to naprawdę fajny produkt, natomiast on jest bardziej wymagający, troszeczkę trzeba z nim popracować. Ja się nie mogę napatrzeć na ten lakier, jest naprawdę rewelacyjnie. Wygląda naprawdę przepięknie.
Nawet lepiej jak wyjechał z salonu, no bo tam wtedy nie był zabezpieczony. Jeśli chodzi o naszą robotę, to wszystko. Zapraszam Was do kolejnych materiałów, w których będziecie mogli się dowiedzieć bardzo ciekawych rzeczy. No i jeszcze mała odsłona, to na sam koniec chciałem Wam zajawić pewne produkty, których również testy będziemy wykonywać. Biorę Was na halę i za chwilę się żegnamy. Dobra, mała zajaweczka produktów, które do nas przyszły. Słuchajcie, mamy taką ciekawą paczuszkę od Monster Shine'a. Monster Shine'a możecie kojarzyć na pewno z ręczników mikrofibrowych. No i dokładnie tego możemy się spodziewać w środku. Mamy Turbo Influencer Pack, czyli właśnie paczkę do tego, żeby ją potestować, żeby sprawdzić, jak się sprawdzą produkty. Słuchajcie, mamy kilka fajnych rzeczy. Na pewno będziemy chcieli sobie przetestować scrub pady. Jest to bardzo popularna rzecz w Stanach Zjednoczonych, w UK-u. Używają tego namiętnie do czyszczenia skór, plastików i tak dalej. W Polsce nie jest to aż tak popularne, ale moim zdaniem naprawdę będzie przyjemnie. Zobaczmy sobie, jak w dotyku. Jeżeli chodzi o te scrub pady, jedna strona jest bardziej agresywna, druga jest bardzo delikatna. Oczywiście agresywna na zasadzie delikatna do skóry, ale czuć, że ta gradacja jest mocniejsza, czyli powinno się naprawdę fajnie sprawdzić. Mamy oczywiście później wiskozową rękawicę do mycia, przynajmniej tak tu to właśnie pisze. No, wygląda na bardzo delikatną, przyjemną. Fajnie, że jest w jasnych kolorach. Wtedy będziemy mogli sobie ją utrzymać znacznie lepiej w czystości. Ręczniki mikrofibrowe, jeden bezszwowy, drugi jest z obszyciem, czyli dwa warianty, jeden pewnie do wnętrza, drugi do lakieru. Świetna sprawa. Jeżeli chodzi o fajną nowość, czyli taką rękawicę malutką do mycia felk. No to jest akurat spoko patent, no bo faktycznie my używamy przy myciu takich mniej zabrudzonych felk rękawicy do mycia lakieru, no ale nie jest to zbyt optymalny patent. A tutaj mamy taką rękawicę, którą możemy sobie założyć na palce i faktycznie troszeczkę przyjemniej tym popracować. No i przede wszystkim odróżnić to, czym myjemy lakier, a to, czym myjemy felgi. Więc tu jest bardzo fajny pomysł. Oczywiście ręczniki do osuszania. Mamy jeden o splocie Twist Pile, a drugi klasyczny, gruby, mikrofibrowy o gramaturze 1100. Ten jest o 1200, także zobaczymy sobie, jak chłoną. No i ostatni produkt, który chcę zobaczyć z pewnością, aplikator do opon. No ten akurat wydaje się być bardzo przyjemny, bo nie będziemy sobie brudzić dłoni. Natomiast trzeba przetestować, jak trwały będzie. No bo nie sztuką jest sobie zainstalować fajną obramówkę plastikową, gdzie sama gąbeczka może nie być trwała. Aczkolwiek po dotyku, po twardości tego zapowiada się bardzo, bardzo trwały produkt. No i co? Obstawiajcie. Zobaczycie mnie w bluzie Monster Shine'a. Czy jednak zostawimy to jako gdzieś tam gadżet pokazowy i tyle. Ale to zobaczcie, zobaczycie w kolejnych materiałach. Myślę, że skarpetki sobie podarujemy, choć nie ukrywam, jest to całkiem śmieszny prezencik. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o produkty Monster Shine'a, będziecie mogli się spodziewać ich recenzji w kolejnych materiałach. Cześć i do zobaczenia.